Zstąpienie Ducha Świętego na ziemię, rozdział 2. Wierzący Starego Testamentu odczuwali błogosławieństwo prawdy, że Bóg jest z nimi i przy nich. Zbawieni czasów Nowego Testamentu mogą powiedzieć: Bóg jest w nas. Ten fascynujący fakt, że Bóg w osobie Ducha Świętego zstąpił na ziemię, aby zamieszkać w ludziach, został przedstawiony w pierwszych rozdziałach Dziejów Apostolskich. Znajdujemy tam natchnioną przez Boga relację o zaistnieniu chrześcijańskiego świadectwa na ziemi, a tym samym o początkach historii Kościoła Bożego. Ten szczególny okres w historii dróg Bożych z ludźmi wyróżnia się za sprawą dwóch niezwykle ważnych faktów. Po dokonanym na krzyżu dziele Pan Jezus został wzięty do nieba, gdzie przebywa jako pierwszy uwielbiony człowiek w niebie. Bóg, Duch Święty, mieszka na ziemi i to zarówno w Kościele, jak i w każdym wierzącym. Obecność Ducha Świętego na ziemi odróżnia epokę chrześcijańską od wszystkich pozostałych i nadaje jej szczególny charakter. Punktem wyjściowym jest zstąpienie Ducha Świętego na ziemię, opisane w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, od 1 do 4 wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Wydarzenie zapowiedziane przez Pana. Wydarzenie, jakie miało miejsce w Dzień Zielonych Świąt, nie było czymś zupełnie zaskakującym i nieprzewidywalnym. Pan Jezus był pierwszym człowiekiem, na którego Duch Święty zstąpił na stałe. Później Pan zapowiedział swoim uczniom, że oni również otrzymają Ducha Świętego. Pierwszą wyraźną zapowiedź tego rewolucyjnego wydarzenia znajdujemy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 39 werset, gdzie czytamy: A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Później Pan Jezus wielokrotnie wspominał o przyjściu Ducha Świętego w swoich mowach pożegnalnych skierowanych do uczniów w rozdziałach od 13 do 16. Między innymi widzimy to w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16 werset, do 17 rozdziału, 26 werset, 15 rozdział, 26 werset, 16 rozdział, od 7 werset, 13 do 15 wersetu. Nie mam zamiaru zajmować się szczegółowo tymi fragmentami, ale chciałbym zauważyć, że w przywołanych wersetach Pan przedstawia kilka zasadniczych prawd o osobie i misji Ducha Świętego. Warunkiem umożliwiającym zstąpienie Ducha Bożego na ziemię jest dzieło dokonane na krzyżu i uwielbienie Pana w niebie. Rozdział 7, werset 39. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. I 16:7. lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Dar Ducha Świętego pochodzi bezpośrednio od Ojca i został dany w imieniu Pana Jezusa. Jednocześnie sam Pan, Bóg, Syn jest tym, który daje Ducha. Między innymi rozdział 14, werset 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. 26 werset. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Świat nie może otrzymać Ducha Świętego. Ów dar jest przeznaczony wyłącznie dla wierzących. Widzimy to m.in. w rozdziale 7, 39 wersecie. I 14 rozdziale, 17 wersecie. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Dar Ducha nie jest czymś przejściowym, tak jak Chrystus jako człowiek posiada Ducha na wieki, tak też Duch pozostanie przy wierzących na zawsze. 14 rozdział Jana, 16 werset. Duch Święty jest Bożym nauczycielem, którego służba we wszystkim ukierunkowana jest na świadczenie o Synu i uwielbianie Go. Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jana 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Oprócz tych istotnych wskazówek z Ewangelii Jana o przyjściu Ducha Świętego, Pan wspomina także w Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 13 wiersz. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. gdzie dar ducha przypisany zostaje Ojcu, już wcześniej Jan Chrzciciel świadczył, że Mesjasz będzie chrzcił Duchem Świętym. Mateusza, 3 rozdział, 11 werset. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym. Marka 1,8. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Łukasza 3,16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym. Jana 1,33. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego Duch zstępuje i na nim spocznie. Ten chrzci Duchem Świętym. Gdy porównamy te miejsca z Dziejami Apostolskimi, 1,5, Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I z pierwszym listem do Koryntian 12,13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Zrozumiemy, że proroctwa wypełniły się w dzień Zielonych Świąt. Zauważamy zatem, że Ewangelie mówią o przyjściu Ducha Świętego jako o wydarzeniu, które ma nastąpić dopiero w przyszłości. Podobnie jest w 1. rozdziale Dziejów Apostolskich, czyli na krótko przed wylaniem Ducha Świętego. Pan zapowiedział uczniom dwukrotnie, że otrzymają Ducha i to po niewielu dniach. Mówi o tym rozdział 1, werset 5 i 8. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Wypełnienie tych słów miało miejsce w Dniu Zielonych Świąt opisanym w 2. rozdziale Dziejów. Dzień Zielonych Świąt. 2. rozdział Dziejów Apostolskich rozpoczyna się znaczącymi słowami: a gdy nadszedł, albo właściwie wypełnił się Dzień Zielonych Świąt, a właściwie Pięćdziesiątnicy, nawet jeżeli uczniowie nie znali dokładnie dnia, w którym miał zstąpić Duch Święty, to dzień ten wybrany był od dawna. Już w Starym Testamencie Bóg zapowiedział, to wydarzenie w różnych obrazach i określił czas, jaki będzie musiał minąć od dnia zmartwychwstania Pana Jezusa do zstąpienia Ducha Świętego, mianowicie 50 dni. Dzień Zielonych Świąt nawiązuje do Święta Tygodni, o którym czytamy między innymi w 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. To święto w Starym Testamencie, nazywane także Świętem Żniw i Dniem Pierwocin, było później określane przez posługujących się Greką Żydów jako pięćdziesiątnica, greckie pentekoste, 50. O tych 50 dniach czytamy już w drugiej Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, 16 werset. I święta żniw, pierwszych plonów prac Twoich, z tego coś wysiał na polu, i święta zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony Twoje z pola. Odwołując się do tych fragmentów Starego Testamentu, spróbujmy określić chronologię wydarzeń. 14 dnia pierwszego miesiąca obchodzono Paschę. W pierwszym dniu po należącym do tygodnia paschalnego sabacie, czyli w naszą niedzielę, składano snop pierwocin. 50 dni później odbywało się święto tygodni, podczas którego przynoszono nową ofiarę z pokarmów. Ofiara ta składała się z 2 chlebów z przedniej mąki upieczonych na zakwasie. W przypadku ofiar to znaczący wyjątek. Wszystkie te szczegóły niosą wiele pouczeń. Pascha zapowiada śmierć krzyżową naszego Odkupiciela. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza pascha. 1 Koryntian 5:7. Snop pierwocin jest z całą pewnością sugestią zmartwychwstania zwycięzcy z Golgoty, pierwszego dnia tygodnia. Porównaj z 1 Koryntian 15:20, gdzie Chrystus zostaje nazwany pierwiastkiem, dosłownie pierwocinami. 1 Koryntian 15:20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Gdybyśmy od zmartwychwstania Pana Jezusa odliczyli kolejnych 50 dni, otrzymalibyśmy Dzień Zielonych Świąt, będący wypełnieniem Święta Tygodni. Tego dnia Duch Święty zstąpił na ziemię. Dwie strony zstąpienia Ducha Świętego. Uważny czytelnik z pewnością zauważy, że przyjście Ducha Świętego opisane w Dziejach Apostolskich, czyli 2 rozdział od 1-4, przedstawione jest w 2 aspektach. Z jednej strony Duch w obrazie wiatru wypełnił cały dom, w którym znajdowali się uczniowie. Z drugiej zaś ten sam Duch, przedstawiony w formie języków, jakby z ognia, ogarnął każdego z nich. Te dwa różne obrazy ukazał Pan Jezus już w 1 rozdziale dziejów. Najpierw zapewnił uczniom, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym, po czym powiedział, że Duch zstąpi na nich, to znaczy na każdego osobiście. Pierwsza strona przedstawia nam kolektywny aspekt zstąpienia Ducha Świętego, druga zaś indywidualny, osobisty. W późniejszych listach apostolskich wielokrotnie znajdujemy oba te aspekty. Kolektywny dotyczy Kościoła Bożego na ziemi, natomiast aspekt osobisty to fakt zamieszkania Ducha Świętego oddzielnie w każdym pojedynczym wierzącym. Aspekt kolektywny. Dzień Zielonych Świąt słusznie nazywany jest Dniem Narodzin Kościoła Bożego, nawet jeśli w tamtym czasie nie była jeszcze dostępna nauka dotycząca Kościoła, za wyjątkiem Jego zapowiedzi przez samego Pana w Ewangelii Mateusza 16:18 i 18:20, to bez wątpienia ów dzień wyznacza początek Jego egzystencji. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich miał miejsce chrzest w Duchu Świętym, który Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 13 werset, komentuje w słowach: bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy. Werset ten tłumaczy jednocześnie symboliczne znaczenie dwóch chlebów, z których składała się ofiara z pokarmów, złożona w czasie Święta Tygodni, 3 Mojżeszowa, 23 rozdział. Podczas gdy działanie Boga w Starym Testamencie było z zasady ograniczone do jednego ludu, mianowicie Izraela, dzisiaj łaska zwraca się także do pogan. W Kościele Bożym nie ma różnicy pomiędzy Żydami a poganami. Od momentu zstąpienia Ducha Świętego istnieje cudowna jedność, której nie można zniszczyć. Wierzący wywodzący się zarówno z Żydów, jak i z pogan tworzą przez mieszkającego w nich Ducha jedno ciało. Podobną myśl znajdujemy w drugim rozdziale listu do Efezjan. Paweł tłumaczy tu, że wszystko, co niegdyś dzieliło Żydów od pogan, zostało usunięte za sprawą dzieła Pana Jezusa. Chrystus dokonał pojednania tak, że wcześniejsze różnice zostały zniesione. Droga do Boga otwarta jest dla każdego, kto wierzy, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Efezjan 2 rozdział, 18 werset. Początek rozdziału ujawnia, skąd pochodzą ci, którzy dzisiaj przez Ducha mają dostęp do Ojca i stanowią mieszkanie Boże w Duchu. Niegdyś byli martwi w grzechach i upadkach. O tym przypomina nam kwas zawarty w obu chlebach. Będą one upieczone na kwasie. 3 Mojżeszowa 23:17. Nigdy nie powinniśmy zapominać, od czego uwolnił nas Bóg. Zatem, jak już powiedzieliśmy, wraz z chwilą zstąpienia Ducha Świętego na ziemię, Kościół Boży został powołany do bytu. Duch Boży jest swoistym spoiwem w ciele Chrystusowym. Kościół jest również miejscem, w którym Bóg mieszka poprzez Ducha. To dlatego apostoł Paweł napisał do Koryntian: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? 1 Koryntian 3:16. Widzimy zatem Ducha Bożego w powiązaniu z Kościołem, zarówno w obrazie ciała, jak i domu Bożego. Aspekt osobisty. Zgodnie z wielokrotnymi zapowiedziami samego Pana w Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty miał zamieszkać również w każdym wierzącym z osobna. Na to wskazuje relacja o rozdwojonych, rozdzielonych językach, które usiadły na każdym z nich. Ta wzniosła prawda o osobistym zamieszkaniu Ducha Świętego w każdym wierzącym została wielokrotnie potwierdzona w listach Nowego Testamentu. Przytoczę 2 cytaty. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Rzymian 8 rozdział 9-11. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga? 1 Koryntian 6:19. Nie ulega wątpliwości, iż fakt, że Duch Święty mieszka w człowieku, musi mieć dalekosiężne konsekwencje. Z jednej strony posiadamy przez to nieopisane błogosławieństwa, z drugiej zaś poważną odpowiedzialność. Tym zajmiemy się jednak później. Relacja z 2 rozdziału Dziejów Apostolskich przedstawia nam, w jakim charakterze Duch Święty zstąpił na pojedynczych wierzących. Chciałbym wskazać 3 sprawy. Po pierwsze, były to rozdwojone języki. To kolejne przypomnienie, że dar Ducha Świętego nie ograniczał się do wierzących wywodzących się z narodu izraelskiego, z narodu żydowskiego. Zwiastowanie poselstwa Ewangelii miało dotrzeć również do pogan. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Po drugie, były to języki jakby z ognia. W Piśmie ogień jest często symbolem Bożej sprawiedliwości, która przejawia się w sądzie. To przypomina, że dzisiaj łaska panuje przez sprawiedliwość. Rzymian 5 rozdział, 21 werset. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Oznacza to, że łaska Boża opiera się na Bożej sprawiedliwości, która dotknęła naszego Pana w sądzie. Tylko na tej podstawie Bóg może dać ludziom swojego ducha. Z drugiej strony wzmianka o ogniu sugeruje, że w każdym wierzącym wciąż jeszcze jest coś, co duch musi osądzać, mianowicie ciało, stara grzeszna natura wierzącego. Ciało i duch są zawsze sobie przeciwstawne. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało żąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Galacjan 5 rozdział, 16-17 werset. Języki ogarnęły każdego z osobna. To pokazuje nam, że Bóg udziela ducha bez miary, jak mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 34 werset. albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Każdy wierzący otrzymuje Ducha Świętego w takiej samej postaci, w takiej samej mierze. Bóg nie czyni w swojej kwestii żadnej różnicy. Miara tego daru nie jest zależna od nas, lecz opiera się wyłącznie na krwi przelanej przez Pana Jezusa. Na tej podstawie Bóg udziela Ducha i czyni to bez różnicy. Najmłodszy wierzący tak samo obdarzony jest Duchem, jak Ojciec w Chrystusie. Rzeczywiście istnieją różnice dotyczące tego, w jakiej mierze pozwolimy Duchowi, aby działał w naszym życiu. Ale omówieniem tej ważnej kwestii zajmiemy się później. Podsumowując, możemy stwierdzić, że wypełnieniem Zielonych Świąt lub Pięćdziesiątnicy było zstąpienie Ducha na ziemię. Od tego dnia datuje się istnienie Kościoła Bożego. Został utworzony przez Ducha Świętego, który zjednoczył dzieci Boże. Duch do dzisiaj mieszka w Kościele i w każdym człowieku, który przyjął z wiarą Ewangelię zbawienia. Efezjan 1 rozdział, 13 werset. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym.